Hej, to już jest. Wiem, że bardzo czekaliście na nowy odcinek z serii oglądania programu Big Brother, w którym brałam udział. Ostatnio była mała przerwa, bo dwa poprzednie filmy były takie bardziej vlogowo-lifestyle'owe, więc jeżeli ich nie widzieliście, to zachęcam, zapraszam. I ostatnio były 4 odcinki Big Brothera pod rząd, więc teraz potrzebowałam małej przerwy i chciałam Wam też jeszcze przedstawić naszego szczeniaczka, naszego psiego synalka, Borysa. Jeżeli ktoś z Was nie widział naszych poprzednich filmów, to właśnie w nich możecie m.in. o Borysie dowiedzieć się więcej. Chciałam Wam go tutaj oficjalnie przedstawić, bo wiem, że niektórzy oglądają tylko serię o Big Brotherze na moim kanale, więc oto nowy członek naszej rodziny, Borys. A teraz już nie przedłużając, odpalam następny odcinek i oglądamy razem dalej program Big Brother. Naprawdę jesteś. Jestem weganką. Od wczoraj w domu Wielkiego Brata trwa całodobowe zadanie. Mały recap, właśnie trwa tydzień diabłów i aniołów i mamy takie zadanie, że diabły pilnują ogniska i anioły mają próbować diabłom zgasić ich ognisko, a anioły mają klepsydrę, którą muszą co godzinę przerzucać i diabły mają jakoś podkradać im tą klepsydrę, czy przewracać. Już tam taktykę mamy opatentowaną, tak żeby za dużo... A zaraz ci opowiemy wszystko. Pora na nocną zmianę warty. Kasia najwyraźniej nie jest z tego powodu zadowolona. No jest to może trochę bardziej kreatywne zadanie niż gotowanie, sprzątanie czy odtykanie kibla, ale tutaj problem polegał na tym, że no nie wszystkim nam chciało się zarywać noc, żeby co chwilę obracać tą klepsydrę w momencie, kiedy w tym zadaniu nie było nic do wygrania, bo biliśmy się o to, kto będzie w tym tygodniu robić zakupy, a no nieważne, która drużyna by wygrała robienie zakupów, przecież i tak tym jedzeniem byśmy się podzielili, więc tutaj no morale niektórych do tego zadania były naprawdę niskie. I wtedy 2 na 2 i mamy to. My wyjdziemy niby zajarać. Czego oni się drą? Przecież my przyszliśmy zajarać. Dobrze, żebyś miał w kurtce butelkę dużą. Nie no, wyjście na papierosa w środku nocy przecież wcale nie brzmi podejrzanie, prawda? Patrz. Olek, przedstawiciel diabłów, nawet przez sen słyszy anielskie szepty. Wstawaj, ci idu ogień gasić. Ja mam kija i nie zawaham się walnąć tym kijem tego człowieka, który... Ja, Łukasz z Madzią naprawdę groźnie wyglądają, dlatego ja wolałam nawet się nie pisać na tą misję gaszenia ogniska, bo nie chciałabym mieć z nimi do czynienia. Co jest, Bori? Chcesz sobie zejść na dół? To do zobaczenia! Pa, pa! Pa, pa! To po prostu nie ma najmniejszego sensu. Jak to? No jak będziemy tutaj spać, to jak ktoś przyjdzie, to i tak to zgasi. No tak, dlatego chodzi o to w zadaniu, żeby nie spać. A mi chodzi o to w nocy, żeby spać. Właśnie mam takie poczucie, że to jest kolejne zadanie, które ma jedyne co na celu, to nas po prostu tak wymęczyć i zeszmacić jeszcze bardziej, że już jesteśmy głodni, to jeszcze chcą nas pozbawić innej podstawowej potrzeby fizjologicznej, jaką jest wyspanie się, no nie? Nie wiem, czy to jest takie ciekawe oglądać program, gdzie chodzą jakieś głodne, niewyspane mimozy, ale myślę, że może tutaj produkcja liczyła, że jak będziemy jeszcze bardziej głodni i niewyspani, to może będzie więcej znowu jakichś konfliktów, a wiadomo, konflikty w takich programach to jest najlepszy content. Zapalimy? Tam ostatni został. Podkręcić musisz bajerę do Magdaleny? Już taką zakręciłeś, że Olo, teraz nie masz. No Igor zdecydowanie zakręcił bajerę do Magdy Zając, ale jeszcze co do Klaudii chciałam powiedzieć, zwróćcie uwagę, jaki ona ma zachrypnięty głos. Ogólnie Klaudia w tygodniu diabłów oszalała. Ta dziewczyna była chora, miała temperaturę i brała udział w tej głupiej zabawie, że spała na zewnątrz, biegała jak nienormalna, non-stop nam próbowała wyrywać tą klepsydrę. Pamiętam, że była bardzo w tym tygodniu irytująca dla tych osób, którym nie chciało się brać udziału w tym zadaniu, bo to było głupie zadanie i w tym zadaniu nie było nic do wygrania. I te osoby, które nie wiedzieć czemu się w to zadanie tak strasznie wczuły, no były po prostu na przykład mi
nie na rękę, bo ja sobie chciałam pochillować, a nie na każdym kroku non-stop nie móc spać, nie móc się ruszyć, że tutaj będzie zaraz jakiś atak. No ale inni natomiast bardzo czuli takiego ducha rywalizacji, nawet jeżeli nic nie było do wygrania. No Klaudia właśnie, mimo że była chora, to spała na zewnątrz i wczuwała się w tą rolę diabła, jakby od tego zależało jej życie. Tej nocy klepsydry nie pilnowała jeszcze tylko Kasia. Czy zachowa czujność i będzie ją w stanie obrócić tak, by nie przerwać ciągłości przesypującego się piasku? No Kasia, jak widać, też nie była szczególnie zaangażowana w to zadanie, nawet się nie podniosła do pilnowania tej klepsydry. No, większość z nas, mimo że jakby widziało bezsens tego zadania, że to jest taka gra niewarta świeczki, no to mimo wszystko, jak ktoś już miał ten swój dyżur z tą klepsydrą czy z ogniskiem, no to pilnowaliśmy jej, bo w sumie jak rozłożyć to zadanie na aż tyle osób, no to nie było to aż tak problematyczne. Najbardziej problematyczne były momenty, kiedy ktoś próbował robić jakiś zamach na tą klepsydrę, a niektóre te zamachy były takie dosyć agresywne, że jakieś takie, wiecie, wbijanie się, wyrywanie tej klepsydry, to było najbardziej męczące. Kasia opiekuje się klepsydrą już kolejną godzinę. Kaśka. Kaśka, przekazywałaś klepsydrę? O Jezus Maria. Został zatrzymany czas. W klepsydrze. W klepsydrze. Więc musicie wybrać dla wszystkich karę. Zadecydujcie w swojej grupie, co? Sztuczce przez na cały dzień. Na wstecznym każemy im latać, nie? Godzinę na wstecznym. Godzinę na wstecznym. Boże, ty wszyscy ledwo żywi. Ja nie wiem naprawdę, czy to jest ciekawy content oglądać ludzi, którzy ledwo stoją, głodni, niewyspani. Ale to jest śmieszne, o matko. Nie mogę w to uwierzyć. So fun. Gdybyś nie zaspała, by nie było śmieszne. Ale ja powiedziałam od razu, że idę spać. Nawet mi tego nie przynoście. Przespałeś całą noc. Co? Spałeś całą noc. No właśnie... tak jak wszyscy, bo nikt po mnie nie zainteresował klepsydrę, jakby co. Nikt nie spał z nas. No Radek był jedną z tych osób, która czuła ducha rywalizacji, mimo że no, ta kara nie jest jakaś ciężka, tak? Że trzeba postać w kącie albo chodzić tyłem, jak się zawali tą klepsydrę, to nie jest trudne. Co? Tylko ty spałaś. A poza tym też byłam za tym, żeby jednak pójść spać i trudno mieć karę. No ale co, przez godzinę pochodzimy, tylko, ale wszyscy by się wyspali. Tylko ty byłaś za tym, a byliśmy za tym, żeby to przewalczyć i można tobie polegać. Dostałam od Radka przed chwilą wylew taki, że dziękuję bardzo. Kasia też mogłaby trochę okazać więcej zrozumienia, no nie? Że jakby no sorry, po prostu zaspałam, nie byłam w ogóle w pełnej świadomości, jak tą klepsydrę dostałam, więc no po prostu to było niezależne ode mnie, no nie? Ale mam wrażenie, że dla Kasi to czasem było trudne, że ona bardzo szybko wchodziła w taki tryb obronny, jak ktoś zwracał jej uwagę. Może też przez to, jak była już wcześniej traktowana, no nie? To po prostu już miała takie nastawienie do pozostałych domowników, właśnie takie obronne. Dlaczego mnie oskarżasz? Ja nie oskarżam, stwierdzam fakt. No to ja też stwierdzam fakt. Na tobie też nie można polegać, bo też się poddałeś, nie walcząc w pisie. Od razu, że nie będę walczyć. Atakujesz mnie bardzo mocno po prostu. Ja cię tak powiedziałem, że jesteś żydnością, a nie... Dobrze. No tutaj akurat muszę przyznać, że wydaje mi się, że Kasia troszeczkę przesadza, bo Radek nie podniósł na nią głosu, nie obraził jej, spokojnie jakby wyraził to, co on czuje, bo on zwyczajnie ma inne podejście do tego zadania, no ale bynajmniej nie nazwałabym tego atakiem, tak jak ona to teraz przedstawia przed grupą. To był jakiś tam zwykły komunikat z Radka strony w moim odczuciu. To ja też stwierdzam, że na Radku też nie możemy polegać, bo też zawalił swoje zadanie i nie wykonał. Znalazłem tutaj pomoc koledze Bartka. Znalazłaś jakieś zastępstwo? Tak, powiedziałam Justynia. Nad ranem z klepsydrą. Myślę, że to w ogóle jest bezsensowna kłótnia, bo Kasia ewidentnie nawet nie myślała, co ona robi, bo była jeszcze jednym okiem śpiąca. Gdyby było tak, że Bartek by przyniósł jej tę klepsydrę i ona by powiedziała od razu, że słuchaj, ja zawalę to zadanie, po prostu czuję, że zasypiam, nie dam rady, idź zanieść tą klepsydrę Justynie czy komuś. Ja już w tym momencie nie pamiętam, może była taka rozmowa, że Kasia mnie pytała, czy ja przejmę jej zmianę, no ale nawet jeśli, to myślę, że powinna jakby to ona uważać na to, żeby to zastępstwo znaleźć, czy jak już ma tą klepsydrę, to wiecie, znaleźć osobę, która ją przejmie, a nie liczyć, że nie wiem, ktoś będzie się interesować, żeby
za nią zrobić to zadanie, tak jakby, nie? Bo ja powiedziałam, nie jestem w stanie się obudzić. Boże, to jesteś taka maleńka, że nie potrafi się obudzić. Co to by się stało? No, wzor by się pan, no, spaliłoby tak się. No to jest, ja wiem, że ci inny przykład, ale taka prawda. Nie mogę się obudzić. Do pracy też nie może się obudzić. Wiem, że to nie było powodem, jakby to, że ja tej klapsydry nie obróciłam. Uważam, że mu się przez jakiś tydzień albo dwa tygodnie nazbierało coś na mój temat. Gdzieś on po drodze, ja zauważyłam zmianę w jego zachowaniu w stosunku do mnie. No i po prostu wybuchnął. On tak naprawdę czekał, aż ja się pośliznę i żeby móc mi jakby trochę dowalić. No tutaj znowu pada określenie, że to był wybuch. Moim zdaniem to nie był wybuch. Też nie dziwię się Kasi, że ona ma bardzo negatywne nastawienie do niektórych domowników. Po prostu pewnie przez te wcześniejsze wydarzenia teraz ma troszeczkę też zakrzywiony obraz tej rozmowy z Radkiem, bo już ma jakąś tam wizję jego osoby w swojej głowie i może troszeczkę, wiecie, podkoloryzowała to, że on tam zwrócił jej uwagę, a dla niej to jest atak, wybuch. Każda rzecz, na co chciałbym zwrócić uwagę, nie tylko ja, jest traktowana zaraz jako atak. Wydaje mi się, że powinna na tym popracować, bo zwracanie komuś uwagi, że ktoś robi źle, nie oznacza zaraz atak. I myślę też, że Kasi mogło być tym trudniej odnaleźć się w tym programie, bo zwyczaj mieszka, wiecie, jako jedynaczka z mamą, gdzie na pewno no, jest jej oczkiem w głowie i nie mówię tego bynajmniej jako, wiecie, coś negatywnego, że o, jedynacy to są rozpuszczeni, ale na pewno faktem jest, że no... Jest to trudniejsze dla jedynaka, żeby odnaleźć się w takiej rzeczywistości, gdzie musi dzielić przestrzeń z większą ilością ludzi, a już zwłaszcza kiedy jesteś wrzucony na aż tak głęboką wodę, że masz to robić z obcymi ludźmi w domu wielkiego brata, gdzie dookoła jeszcze są jakieś intrygi, no nie? Więc no to też myślę mogło mieć wpływ na to, że Kaś było trudniej się w grupie czasem odnaleźć. Nawet nie chodzi już o to zadanie, wiesz? Tylko najbardziej mnie zabolały słowa... Która Kaśka powiedziała o Radku, że jest lubiany, bo robił nam kaszę z sosem. Zabawne. Niektóre te dialogi. Słuchaj, jestem oburzona. Kasia powiedziała, że lubimy Radka tylko dlatego, że zrobił nam kaszę z sosem. Naprawdę kocham poziom konfliktów w domu wielkiego brata. Jak on mi teraz mówi, że on, dlaczego ja nie znalazłam zamiennika, że on znalazł, to jest bardzo niesprawiedliwe, bo ja też i wam, i Justynie mówiłam wcześniej, więc nawet uważam, że ładniej się zachowałam w stosunku niż on. Jest mi mega przykro, że wy nie spaliście całą noc, to jest na pewno do dupy. Karolina ma taką minę, jakby właśnie rozważała, żeby nie wyskoczyć z tego łóżka i nie wyzwać Kasi na solówkę. Ale Kasiu, my same, to nie jest tak, że... Znaczy ja mam takie poczucie, że tak powiem, trochę nam to wyszło w sposób naturalny. No w ostatniej chwili ugryzłam się w język, żeby po prostu i nie powiedzieć parę słów, ale i tak bym wiedziała, że nie spotkałoby się to z jakąkolwiek akceptacją, jakimkolwiek dotarciem do niej. Szkoda w sumie, że Karolina nie powiedziała Kasi tego wszystkiego, co mówi w pokoju zwierzeń, ale też powiem wam, że ciekawe dla mnie jest oglądanie, jak niektóre osoby mają zupełnie inną energię jakby w domu, przy innych uczestnikach, a jak zmienia się ich energia, kiedy wchodzą do pokoju zwierzeń i no Karolina zdecydowanie jest taką osobą, że w pokoju zwierzeń ma się wrażenie, że ma o wiele więcej do powiedzenia i jest o wiele bardziej zdecydowana niż kiedy jest po prostu z grupą. Tobie się podoba ta nowa dziewczyna? Nie wiem, czy Igor z nim siedział całą noc, nie ja. Ale ja chciałam bardziej zapytać, czy ona ci się podoba? Aaaa! Się wydaje atrakcyjna, nie? Nie. Czyli brzydka nie jest, ale... Co nie to? Tak, ale myślę, że to zupełnie nie klika. Ale ona jest chyba zupełnie hetero, no nie? Ona jest taka... Ona jest taką laską, która raczej woli takich chłopów. Z takimi mięśniami wielkimi. Takiego Igora. Już są małe spekulacje, że Igor z Magdą być może by do siebie pasowali. Mi też się wydaje, że już tego pierwszego dnia coś między nimi jakby było, jakby był jakiś lekki flirt. Igor też zdecydowanie woli Magdę. No, 3, 2, 1. Zaprosił ją na poranny pokaz morsowania. Pokaz morsowania totalnie brzmi jak randka, którą zaplanował Igor jako, wiecie, samiec. Poszedł odstawić taniec gotowy, zaprezentować się, chodź maleńka, pokażę ci jak morsuję, jakim jestem wytrzymałym samcem. Całkiem przyjemnie, prawda? Widzę. Tak, dopiero teraz zaczyna się odmrażanie dolnych partii ciała.
dobra? No mega, mega. No ale Magda, jak widać, zachwycona jest tym pokazem. Słuchajcie, może to nie jest w takim razie taki zły pomysł na randkę, jakbyście zareagowały, gdyby jakiś typ na Tinderze napisał wam, że siema, spotkajmy się, akurat jutro idę morsować, chcesz popatrzeć? W domu Wielkiego Brata pojawia się kolejna kobieta. Tym razem tylko w charakterze gościa. Trzykrotna mistrzyni świata w tajskim boksie. Joanna Jędrzejczyk powalczy z lenistwem mieszkańców. Naprawdę to było świetne, że odwiedziła nas Joanna Jędrzejczyk, ale chciałam zwrócić uwagę na znów jakąś kolejną, może lekką niekompetencję narratora, bo ciekawe to dla mnie jest, że JJ została przedstawiona jako trzykrotna mistrzyni w tajskim boksie, bo wydaje mi się, że mimo wszystko obecnie najbardziej znana jest z jej kariery w UFC, gdzie pięciokrotnie obroniła tytuł mistrzyni w MMA. Wiecie, to kariera w UFC tak naprawdę ją wypromowała, sprawiła, że stała się supergwiazdą w Stanach Zjednoczonych, że nawet tam ludzie ją rozpoznają, zaczepiają na ulicy i tak dalej. No tylko taka mała dygresja ode mnie, po prostu wydaje mi się to trochę dziwne, że tutaj wspomniano tylko o tym tajskim boksie, a nie o jej karierze w UFC, w MMA, ale może to kolejny raz pokazuje właśnie jakieś braki w kompetencji tego narratora, a raczej może kogoś, kto tam, wiecie, pisał, co ma czytać, no nie? Może po prostu spisali jej pierwsze osiągnięcia, które chronologicznie pokazały się na Wikipedii, a nie te, które rzeczywiście najbardziej ją rozsławiły. Cześć. Czekajcie, nic nie mówcie. Kasia. Cześć, tak. Radek. Oho. Klaudia. Jako przygotowana. Karolina. Wizji. Łukasz. Joasia najwyraźniej zdaje egzamin z oglądania Big Brothera. Co, siadamy? Tak. Ja bym chciała, wiecie, się rozgrzać, zrobić walkę z cieniem. Co, mogę tu się rozłożyć? Czemu tak widzicie? Siadamy. To było naprawdę zaskakujące, że Joanna była tak miłą, ciepłą, uśmiechniętą osobę, bo nie wiem, czy wszyscy jesteście świadomi tego, ale ona bardzo dużą karierę zrobiła w UFC też dzięki jej słynnemu trash talkowi. It's going to be last fight. Your last fight. You're gonna retire. Yeah, I hope you believe it. Czyli temu, jak rozmawiała ze swoimi przeciwniczkami na konferencjach przed walkami i powiem wam, że no naprawdę jak się obejrzy te jej jakieś wypowiedzi, jak ona tam zastrasza, wyzywa te swoje rywalki. To ma się wrażenie, że to jest po prostu kobieta żyleta i w ogóle koszmarem jakimś wydaje mi się trafić do ringu z Joanną Jędrzejczyk, bo jak się jej słucha, to ma się wrażenie, że ona naprawdę jest gotowa zabić swoją przeciwniczkę. A tutaj nagle, wiecie, wchodzi taki kwiatuszek uśmiechnięty, radosny, w ogóle nauczyła się wszystkich naszych imion na pamięć, albo może oglądała Big Brothera nawet, nie wiem, ale no to było super miłe z jej strony. Co słychać, jak dzień? Dobrze, no, dobrze. Tak, mam, nie przespaną noc. Trochę. A zostajesz z nami cały dzień? Cześć. A chciałbyś? No to czemu zostanę. Nie? Słuchajcie, zrobimy taki trening ogólnorozwojowy. Przód, tył. Szerzej nóżki, Karola. Dobrze, Boże. Igor, dawać. 9. Jeszcze jedna dyszka, dawaj Kasia, raz. My zrobimy walkę z cieniem, tylko że się nie dotykamy, tylko wiesz. W porządku. Bez tego. Igor, olimpijczyk z Rio i wicemistrz Europy, nareszcie jest w swoim żywiole. Dobrze. Igorek dostaje w... I też, co by nie mówić o Igorze, wiadomo, mam do niego tam różne jakieś obiekcje, ale naprawdę szanuję to, że jest sportowcem i to, ile pracy i wysiłku musiało to od niego wymagać. I no naprawdę jest to imponujące, że mogłam uczestniczyć w treningu, a potem być świadkiem sparingu byłego olimpijczyka i byłej mistrzyni UFC. Mogłam to zobaczyć, wiecie, z tak bliska, mam wrażenie, że to jest naprawdę ekskluzywne show. Dzięki wielkie. Do zobaczenia. A zostawisz obierki na to, co to... Mogę zostawić obierki na... To trzeba tylko umyć ziemniaki. Justyna ma wegański pomysł na wykorzystanie resztek i zrobienie chipsów z obierków. O nie, narrator znowu się myli. To nie był mój pomysł.
Nie wiem, kto pierwszy to wymyślił, ale wyobraźcie sobie, że my tak głodowaliśmy, że na pewnym etapie zaczęliśmy nawet zachowywać obierki od ziemniaków i piekliśmy obierki od ziemniaków i zjedliśmy obierki od ziemniaków, ale nie pamiętam, kto pierwszy to wymyślił. Może Bartek? Ale no najwidoczniej do narracji bardziej pasuje, że to jakaś szalona weganka je obierki od ziemniaków. Tymczasem diabłom udaje się zdobyć kolejny punkt. Nie wiem. Gdzie to stało? Ja trzymałam szklankę w ręku, ja cię chciałam puścić. No, my tu już odbywaliśmy kary, chodziliśmy tyłem i Kasia straciła kolejny punkt. Szczerze mówiąc, mi to było totalnie obojętne. Chodzenie do tyłu godzinę, dwie. Co za różnica tak naprawdę. Coś ty zrobiła? Miałam szklankę w ręku i mówię do Igora, chodź porozmawiamy. On idzie, idzie, stanął gdzieś tu. Nic up. Czy to moja? Jest tam po czuję się w ich chwilę ten. To mi rozwalił aureolę. Dawaj, Razie, dawaj, 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 gaz! Yeah. O, Radek na pewno był z siebie bardzo dumny, jako że jemu zależało na tym zadaniu, więc udało się. Diabelski płomień został ugaszony. Podjąłeś się? Tak, macie karę. Zagasiłem. Jak ich postawimy wszystkich w kącie, to możemy zgasić im drugi raz. Dokładnie. Mądromor. Bardzo dobry pomysł. Stoicie w kącie. No właśnie, wielki brat nie przemyślał tych kar, bo ile my siedząc w kątach mogliśmy wziąć ze sobą naszą klepsydrę do kąta i tam sobie po prostu siedzieć, tak ogniska do kąta nie zabierzesz, więc tak naprawdę to, że raz zgasiliśmy im to ognisko, znaczy Radek zgasił, to już był początek końca tego zadania. Nie wierzę. Nie masz siłą, nie masz siłą. No powiedz, że zgasi to drugi raz. Jezus! Yeah! Kasi udało się zrehabilitować. I Kasia jeszcze poprawiła, odkupiła swe winy, więc dwie godziny siedzenia w kącie dla diabłów. Kara zostaje jednak odroczona na czas obiad. Ogłoszenie parafialne, krótkie, zwięzłe i na temat. Dziękuję serdecznie za bardzo miłe przyjęcie mnie tutaj do waszej grupy. I smacznego. Jak sobie wyobrazimy, zamkniemy oczy i wyobrazimy sobie taką typową blacharę, to ja widzę tipsy. Najlepiej w mocnym kolorze, długie. Widzę mocne rzęsy, mocny makijaż, blond włosy takie rozjaśnione na maksa. Jest jakby typowym słownikowym przykładem blachary. Oj, Kasia tutaj znowu pojechała w pokoju zwierzeń. Ewidentnie dzisiaj jest chyba nie w humorze. No, rozumiem, że ona nie polubiła na dzień dobry Magdy Zając. Nie wiem dokładnie, co tam między nimi zaszło, że miała takie negatywne na jej temat wrażenie. No ale wydaje mi się, że co by się nie działo, no to jakieś takie właśnie uwagi dotyczące wyglądu drugiej osoby, nie wiem, tego jakie ktoś ma paznokcie czy włosy, no to jest jakiś taki no naprawdę no taki niski poziom krytyki. Myślę, że jest tutaj w konwencji jakby wybrana, żeby być nową frytką tego programu. I zobaczymy, może mnie zaskoczy, może jednak jest doktorem jakichś nauk ścisłych i może jednak ma coś do powiedzenia więcej niż dojenie krowy. Nie wiem, okaże się. No mocne, mocne. Słuchajcie, w związku z tym, że ja z Kasią w miarę regularnie gadam tak, wiecie, internetowo na Insta czy na Messengerze, to pomyślałam, że wyślę jej ten fragment i zapytam ją, czy nie chciałaby się jakoś odnieść i zaraz powinna coś nam nagrać, jakiś swój komentarz. No bo co by nie mówić, padło tutaj dużo takich niefajnych słów z jej strony, ale też chciałabym powtórzyć to, co już wam mówiłam przy okazji innych odcinków i chyba zachowania, nie wiem, czy Igora, czy kogoś, żebyście pamiętali, proszę, że to jest program i wydarzenia, które miały miejsce 4 lata temu i ja to sobie oglądam i komentuję, jakby co tu się odwaliło w tym programie 4 lata temu i ciekawie jest obserwować, jak się budowały relacje i w jakim kierunku w ogóle ten program zmierzył. Ale oczywiście pamiętajcie, że od tego czasu te osoby mogły się totalnie zmienić, mogły zaliczyć ogromny wewnętrzny glow-up i może dzisiaj zachowałyby się zupełnie inaczej. Ja wiem, że ja w wielu sytuacjach dzisiaj też zachowałabym się inaczej, bo jestem o 4 lata mądrzejsza, bardziej dojrzała i bogata w o wiele więcej doświadczeń. Więc też bardzo Was proszę, że jeżeli widzicie coś niefajnego w tym programie, to też ja nie chcę tego komentować, pokazywać, żeby napędzać jakiś hejt
na innych uczestników, że nie chcę, żebyście chodzili im, wysyłali jakieś wiadomości czy pisali komentarze, bo ja też tutaj robię głupie rzeczy, których dzisiaj bym już nie zrobiła i po prostu właśnie fajnie jest to oglądać po latach z dystansem, bo zawsze mogę sobie pomyśleć, o, młoda byłam, głupia byłam, dzisiaj zachowałabym się inaczej i domyślam się, że inni uczestnicy tego programu mogą mieć podobnie. Okej, mam nagranie od Kasi. Hej wszystkim, ja wam powiem tylko, że jeszcze nie oglądałam Big Brothera, ale Justynka mi wysłała taki krótki fragment. Mam nadzieję, że w tej mojej wypowiedzi widać, że to jest sarkazm, a jeżeli nie, to muszę chyba się tu wytłumaczyć. Uważam, że za mocno dobrałam te słowa i to był bardzo niefortunny dobór słów. Można to było zrobić delikatniej, bo chyba nie każdy rozumie moje poczucie humoru. No i to było może niepotrzebne, ale Magda nie wzbudziła we mnie takiej sympatii na początku i w sumie no tak wyszło. Nie chcę się tłumaczyć za bardzo, bo to było lata temu, ja też już zmieniłam podejście, ale nie powiedziałam tego, żeby ją obrazić, to było raczej w formie właśnie takiego sarkazmu, przerysowania. No więc to był komentarz od Kasi. W ogóle mam nadzieję, że Kasię będę miała też okazję tutaj gościć fizycznie przy jakimś odcinku. No i też chciałam przy okazji wystosować apel do innych uczestników programu Big Brother, którzy wiem, że przynajmniej niektórzy z nich oglądają tę serię. Jeżeli jest jakakolwiek sytuacja w jakimkolwiek odcinku, do której ktoś z was chciałby wysłać jakiś komentarz, czy w formie wideo, czy filmu, czy nawet wiadomości tekstowej, to możecie śmiało to do mnie wysłać i dodam to do filmu, bo jak najbardziej wierzę w to, że tak jak ja tutaj sobie siedzę i mam prawo się wytłumaczyć z jakichś moich sytuacji, tak samo chętnie dam to prawo każdej innej osobie. Rozmawiałam w sumie już na ten temat, wiadomo, ze wszystkimi tymi osobami, z którymi dalej utrzymuję kontakt po programie najbardziej regularny. No Łukasz był w odcinku, tak, dzisiaj dostaliśmy komentarz od Kasi, ale rozmawiałam też o tym z Angeliką, że gdyby w przyszłości było coś, z czego chciałaby tam się jakoś wytłumaczyć, czy w ogóle gdyby chciała przyjść do odcinka, no to zapraszam i to samo tyczy się wszystkich innych osób z gangu patusów, z którymi być może, wiecie, nie mam na dzień dzisiejszy jakiegoś tam kontaktu, ale oczywiście sprawiedliwie, jeżeli ktoś chciałby dodać jakiś komentarz do jakiejś sytuacji, śmiało możecie do mnie uderzać. Też czasem dostaję od was jakieś zarzuty, że oglądając tego Big Brothera nie jestem obiektywna. No ciężko, żebym była, bo dzielę się moimi osobistymi jakimiś tam odczuciami i opiniami, więc wiadomo, że ktoś może widzieć jakieś sytuacje inaczej niż ja. Ale no myślę, że to jest bardzo sprawiedliwe. Jeżeli ktoś od teraz będzie chciał do mnie wysłać coś na temat jakiejkolwiek sytuacji, to na pewno będę to dodawać do odcinka. No akurat jeżeli chodzi o tę sytuację z Kasią, to tym razem, mimo że po programie utrzymuję z Kasią kontakt, no to no tutaj nie stanęłabym po jej stronie. Szczególnie mam wrażenie, że Kasia w programie często miała taki negatywny vibe i my zdecydowanie lepiej się dogadujemy, odkąd nie mieszkamy razem w domu Wielkiego Brata, bo też zdarzały nam się jakieś spięcia. No ale myślę, że to też wynika właśnie z tego, że przez jakieś wcześniejsze sytuacje Kasia już się tak bardzo negatywnie nakręciła na niektóre osoby, czy może na cały program, stąd też właśnie często pakowała się później w jakieś takie konflikty. Czas na karę dla diabłów. Przykro mi. Radku, rozstaw diabły po kątach. Mamy godzinę! Mogę? No niech zaleje, zalej! Lej wszyscy, ale dokumentnie, do zera! Postawienie przeciwników w kącie okazało się świetną taktyką. Jak diabły były już w kącie, to mogliśmy totalnie zalać im ich ognisko i zdobyć kolejny punkt. I w sumie jak już raz ich zalaliśmy, to mogliśmy to ciągnąć w nieskończoność, że wysyłać ich do kąta, znów im zalewać, wysyłać do kąta, znów ich zalewać, to mogłoby się ciągnąć w nieskończoność. Nioły prowadzą 4-3. Ten kawałek podłogi, parirarira, nie mówcie mi więc, co mam robić? Można by pomyśleć, 2 godziny kary siedzenia w kącie Igora, w końcu może będzie cisza i spokój w tym domu, ale jak widać, nie, 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 nie. Odwróć się. Całe? No! Zupa kisielowa, pychota, miam, jakie nie, dobre. Jakaś pomogę ci. Anioły robią wszystko, żeby nie dopuścić do kolejnego rozpalenia ogniska. Żeby wiesz, obmokło, no, dobrze, tak? No, idź na dno.
Team Aniołów stwierdził jednak, że zamiast ciągnąć to błędne koło, czyli zalewania i wysyłania do konta, możemy od razu im tak rozwalić wszystkie akcesoria do rozpalania ogniska, że po prostu nie będzie już powrotu i po prostu wygramy i skończy się ta idiotyczna zabawa. Magda ma wreszcie czas, żeby w spokoju zrobić makijaż. Ma na to całą godzinę. Myślę, że nawet po upływie tej godziny Madzia może jeszcze chcieć nad tym make-upem popracować, więc myślę, że dla niej ta kara w ogóle była nieistotna. Grunt, że jest dobre oświetlenie, tutaj widzę, zajęła strategiczne miejsce w kuchni naprzeciwko okna, więc można sobie w spokoju robić make-up, tak? Co za różnica, czy w kącie w sypialni, czy w kącie w kuchni. Karolino, wszystkie kwiaty w domu bardzo tęsknią za Maćkiem. Okej, mam ich podleć, rozumiem. Maciek na pewno chciałby, żebyś się nimi zaopiekowała. Z pewnością. No, Karolina wystarczyło, że tylko usłyszała słowo Maciek i od razu uśmiech pojawił się na jej twarzy. Władziu, na zdrowie. Wypij zdrowie Maćka. Jeszcze koleżanki, najserdeczniejsze pozdrowienia, buziaczki, całuski od Maćka. Karolina nie wypowiedziała tylu słów do ludzi przez ostatnie 3 dni. No dobra, ten tekst lektora nawet fajny, no bo naprawdę to się wielkiemu bratu udało. To był świetny sposób na rozruszanie Karoliny, jak widać. Wielki brat ogłasza koniec zadania dobowego. Wygrała drużyna aniołów. Dobrze. Ja, nareszcie koniec tego strasznego zadania, ale kto wie, może następnym razem Wielki Brat wymyśli jeszcze jakieś straszniejsze, co jeszcze można mu odebrać? Głód, sen, może teraz, nie wiem, zakaz używania kibelka. Dowiemy się w następnych odcinkach, już niedługo. To pierwsza rozmowa weganki Justyny i Magdy, która w swoim gospodarstwie hoduje bydło na mięso. Jesteś uczulona na jakieś tamte produkty, czy sama nie, taki, nie. taki wybór, przekonanie? Po prostu tak sobie parę lat temu wybrałam, że tak jem, no nie? Nie jem mięsa, mleka, jajek, no jem głównie rośliny. I da się tym najeść. No prawda. Ale co musisz, bo ja słyszałam, że trzeba jakiś czas robić badania, czy wszystko jest... No każdy powinien teoretycznie, wiesz, osoby, które jedzą mięso, też często mają jakieś niedobory. Gdyby coś było nie tak, wiesz, gdyby to... miało jakoś wpływać na jakość mojego życia, to bym tego nie kontynuowała. To jest naprawdę świetne, że ja tutaj mówię, jaki wspaniały jest weganizm, a potem jest zbliżenie na mój talerz, na którym leży jakieś gówno po prostu, ale to dlatego, że tam nie było nic innego do jedzenia, okej? Okay? Inni też jedli gówno, to nie jest tak, że ja jako weganka miałam tylko takie gówniane obiady i kolacje. Wszyscy jedliśmy jakieś beznadziejne resztki, jedliśmy obierki od ziemniaków, więc mam wrażenie, że tutaj naprawdę ten montaż bardzo działa na niekorzyść weganizmu, że ja tu próbuję zachwalać weganizm, podczas kiedy po prostu jakąś breję mam na talerzu. Bardzo serdecznie przepraszam, jeżeli moje posiłki, które mogliście oglądać w programie Big Brother, kogoś zniechęciły do weganizmu. Zachęcam do śledzenia mnie na Instagramie czy na YouTubie, gdzie widać, że na co dzień jem lepsze jedzenie, ładniejsze, bardziej smakowite niż to. Ale jest wręcz odwrotnie, że czuję się dużo lepiej. Aha, czyli da się, kurczę, jednak. No wiesz, to parę razy już robiłam też obiady, więc mam nadzieję, że się załapiesz, bo zgaduję, że ty pewnie jesteś mięsną dziewczyną. To znaczy, ja jestem wszystkożerna ogólnie, ale jestem też ciekawa nowych smaków, także no, takie wynalazki, jak ja to mówię, to bardzo lubię i chętnie, jeżeli będzie możliwość, to naprawdę jestem za. Był tutaj Daniel taki, który też, on z kolei hodował owce. Chociaż na mięso. No i parę razy też mu gotowałam, więc no, cieszę się, że ty też jesteś. Tak, jak najbardziej. Spójrzcie, jak zupełnie inne nastawienie ma do mnie Magda, jak rozmawia ze mną face to face, a jak zupełnie inaczej rozmawiała na mój temat z Igorem, że ona króciutko mnie wyjaśni, coś tam, fanaberia, weganizm. No jest to dla mnie naprawdę szokujące, ale wiecie, no ja na tamtym etapie programu jakby no wiedziałam tylko to, co wiedziałam jakby z pierwszej ręki, tak? Jeżeli Igor, Magda rozmawiając ze mną byli dla mnie zawsze mili do tematu weganizmu, podchodzili z szacunkiem, wręcz właśnie wykazywali zainteresowanie, tak jak Magda tutaj kolejny raz, no nie? No to ja absolutnie nie miałam powodu, żeby być do nich negatywnie nastawiona. Wiadomo, może
jakiś tam sposób bycia Magdy, to, że była taka głośna, do mnie nie przemawia, ale też ja nie oczekuję, że wszyscy będą tacy sami jak ja, dopóki ona po prostu jest głośna, ale nic mi personalnie jakiejś tam krzywdy nie zrobiła, no to nie mam z tym problemu, bo rozumiem to, że na świecie są różni ludzie, są spokojniejsi, bardziej głośni i no tak musi być, bo byłoby nudno, gdyby wszyscy byli spokojni, no nie? Takie osoby też są potrzebne, więc mimo, że to nie jest do końca mój styl, no to ja nie miałam problemu z tym, że ona po prostu jest jaka jest. Oceniałam to, jakim ktoś jest człowiekiem, jak traktuje mnie, jak traktuje innych ludzi i starałam się nie podchodzić do nikogo, ani w tej sytuacji do Magdy z jakimiś tam uprzedzeniami. Wręcz myślę, że ta sytuacja pokazuje, jak często to inni ludzie mają uprzedzenia właśnie do wegan, że na dzień dobry Magda, zanim ze mną jeszcze pogadała, to już miała jakieś uprzedzenia do mnie i była jakoś właśnie tak bojowo, negatywnie nastawiona, a tutaj okazuje się, że no ja nie jestem jakąś kosmitką i że nie wiem, nie będę jej kotleta z talerza wyrzucać, tylko że no mam do tego jakieś zdroworozsądkowe podejście, nie jestem jakimś oszołomem. Ja mówię, ja lubię wynalazki, bo po prostu lubię nowe smaki, jakieś tam coś, no. Nie to, że tylko jak to się mówi, schabowy rosół i tego, tylko takie no, też... mam nadzieję, że... No. Pewnie. Będzie mi dane coś może jeszcze w tym tygodniu ugotować. I oto było pierwsze starcie weganki i hodowczyni krów. Wielkie zderzenie. No pewnie wiecie, na to liczył Wielki Brat, no nie, że tutaj będzie jakaś jazda, że będziemy sobie skakać do gardeł. No jak widać, nie wyszło. Wielkie zaskoczenie. Weganka i hodowca bydła jak najbardziej są w stanie prowadzić ze sobą normalną rozmowę. O, Madzia, można? Na sekundkę tylko. Chociaż zadanie się skończyło i Bartek nie musi chodzić do tyłu, to jednak pierwsza mieszkanka domu Wielkiego Brata, która myje się topless, najwyraźniej go skrępowała. Magda w sumie nie była pierwszą dziewczyną, która myła się topless, ale pierwszą, która myła się topless przy kamerach, bo była też taka historia, że ja myłam się sobie normalnie pod prysznicem, ściągałam to bikini, ale z każdej strony wieszałam koce, tak że po prostu nie było widać nic zza szyb. Ale no miałam ochotę sobie się umyć dokładnie, tak? A nie wciskać ręce pod strój kąpielowy. Ale wyobraźcie sobie, że Wielki Brat zabronił nam to robić. Powiedział, że jest zakaz wieszania kocy i ręczników na kabinach prysznicowych, że... Jak chcecie się myć, to po prostu macie być odkryte. No więc naprawdę mega to było słabe i nie wiem, na co Wielki Brat liczył, że ktoś się w końcu złamie i stwierdzi, że o, już nie wytrzymam w tym stroju kąpielowym, muszę się w końcu normalnie umyć. No nie ma takiej opcji, przecież każdy liczył się z konsekwencjami, że to pójdzie po prostu do internetu, więc no wszystkie myłyśmy się w strojach kąpielowych. I to już koniec tego odcinka. Mam nadzieję, że się Wam podobał. Jeśli tak, to pamiętajcie, aby zostawić łapkę w górę i suba, najlepiej z dzwoneczkiem. Zapraszam Was też na mojego Instagrama. Będzie mi bardzo miło, jeżeli mnie tam zaobserwujecie. Jeżeli jeszcze tego nie robicie, dajcie tam zdjęcia mojego jedzenia o wiele ładniejszego niż ta breja, którą widzieliście w dzisiejszym odcinku. Więcej zdjęć Borysa. I ogólnie śledząc mnie na Instagramie, możecie być zawsze na bieżąco z tym, co u mnie słychać i z tym, kiedy zbliżają się kolejne odcinki. A jeżeli chodzi o ten odcinek, to by było na tyle. Dzięki bardzo za oglądanie i do zobaczenia niedługo w następnym. Pa!